Siema, siema, to my wróciliśmy po miesiącu przerwy. To ja, Łukasz, tu mam nowe okulary, za chwileczkę będę o tym mówił. Przez ostatni miesiąc trochę się u nas działo, trochę się bujaliśmy, byliśmy w Zielonej Górze, byliśmy u naszego najlepszego mechanika na świecie, czyli u Krzyśka w Euromasterze. To jest w ogóle mechanik wszystkich polskich youtuberów, bo Vincent Wand tam się serwisował, podróżowanie, ostatnio Kiki Świat się tam serwisowało, także polecam serdecznie odwiedzić Kiki, Euromaster Zielona Góra. Poza tym, co jeszcze u nas, no poza tym zmieniłem sobie oczy, w sensie zrobiłem sobie laserową korekcję wzroku, dzięki temu będę mógł teraz podróżować bez potrzeby ubierania szkieł, takich zwykłych okularów, więc teraz wam mogę pokazać, jak to w ogóle wyglądało. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to teraz wam pokażemy ten cały ten zabieg. Dzisiaj jest dzień zabiegu, przychodzę właśnie 9 rano, za 10 minut mam zacząć przygotowania do zabiegu. Jak tam, Łukasz, boisz się? Zdenerwowany? W samej operacji nie, tylko to inny sobie przeraża to zakrapianie oczu. To jest jedna rzecz, którą nie lubię, a tak wszystko jest bardzo przyjemne. Zapraszam do obejrzenia pana lampie szczelinowej przed zabiegiem. Wszystko panu wytłumaczę, jak wygląda zabieg. To obejrzymy jeszcze raz oczy. Zapraszam. Zagrażę panu jeszcze raz wytłumaczyć, jak wygląda zabieg, żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. Tutaj będzie, jeżeli chodzi. W ogóle nie bolało. Trwało dosłownie parę chwil. Światełko świeciło, potem inne światełko. Ponieważ ten zabieg nazywa się Lefty View albo inaczej Swipe, czyli uśmiech. W związku z tym też cenimy tego pacjenta. Jest, jest. Pomocno. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam wreszcie ból. Oj, jak się cieszę. Dziękuję. Słuchajcie, muszę wam polecić tą klinikę, naprawdę są bardzo mili, przemili ludzie. Pani doktor i wszystkie pielęgniarki, wszystkie osoby tutaj są tak miłe. Optegra, my robiliśmy zabieg w Krakowie, ale są jeszcze w innych niż dużych miastach w Polsce, także polecam.
na nowoczesny sprzęt, wszystko miło i sympatycznie, kompletnie nic nie bolało. Cały zabieg był przerobiony, tak jak już wielokrotnie mówiłem, dosłownie w parę chwil. Więc teraz mam okulary przeciwsłoneczne, ponieważ mam taki lekko światłostrąd, ale to wieczorem ma minąć. Jutro mam wizytę kontrolną, no i w zasadzie już widzę, a te okulary już są do szczęścia niepotrzebne. No i czuję się doskonale po tym zabiegu, fantastycznie, wszystko wróciło do normy, widzę daleko, widzę blisko i to jest to najlepsze, to no mogę sobie ubrać dowolnej kształtu, koloru, okulary przeciwsłoneczne, jakie tylko będę chciał. Tu teraz mam akurat taką wersję surferską, ponieważ moim marzeniem jest wrócić do Portugalii i surfować w tym roku z tobą. W tym roku się to mam nadzieję uda. W zeszłym roku surfowaliśmy troszeczkę, ale... Chodzi tylko o te granice. Wszyscy nas straszą, że granice będą zamknięte. No, ale zobaczymy. Bo plan jest ogólnie taki, że na zimę chcemy wrócić do Portugalii, ale czy to się uda, czy się nie uda, no to nie wiemy. Jak na razie wszystkie nasze plany się, że tak powiem, sypią, bo mieliśmy jechać na Ukrainę za 2 dni, ale nasz samochód teraz przechodzi małą usterkę, która no, uziemiła nas w Suchej Beskidzkiej, no i siedzimy w Suchej. No nie podróżujemy w zasadzie. No, ale i tak tu byliśmy ze względu właśnie na to, że Łukasz musiał jednak na 2 tygodnie się zatrzymać i jego oczy musiały przejść pewną rekonwalescencję, mniej pracować, no na pewno nie mógł prowadzić, przez co ja prowadzę troszkę więcej ostatnio. A ja ćwiczę się jako pasażer, nie dogadujący, nie mówię Kasi co ma robić, czy hamować, czy skręcać, tak dalej. No, staram się. W każdym razie jakby główny cel tej całej operacji Łukaszowej był taki, żebyśmy byli bezpieczniejsi na drodze, bo mieliśmy raz taką sytuację, że Łukasz musiał cały czas zamieniać okulary zwykłe na przeciwsłoneczne. No i raz, nie wiem, czy chyba o tym opowiadaliśmy, ale w Czechach zjeżdżaliśmy z drogi, wjechaliśmy do tunelu i Łukasz nie zdążył zamienić tych okularów i nie zauważył, że przed nami kończy się pas. No i całe szczęście, że ja krzyknęłam i zjechaliśmy na drugi pas, bo gdyby nie to, no to mielibyśmy kraksę już na początku wtedy naszej podróży. No to jest w ogóle komfort życia, to się całkowicie zmienia komfort życia. Jak ktoś nie ma okularów, to nie wie, to nie poczuje tego. Ktoś, kto ma okulary, to wie, że to jest uciążliwe i rano, i wieczorem, i różne sytuacje są takie, że czasami te okulary, na przykład teraz te maseczki, nie, to wszystko paruje. No, to jest masakra. A teraz mam po prostu totalny komfort, dużo większy komfort życia jest i prowadzenia, znaczy nie prowadziłem samochodu, ale no jazdy, więc tak, polecam wszystkim. Link do tej Optegra, to jest klinika, którą ja w Krakowie robiłem, laser. mój zabieg laserowej korekcji wzroku był robiony w klinice Optegra w Krakowie. Link do tej właśnie kliniki wam zostawiam pod spodem. Tam są jeszcze inne lokalizacje. To jest taka duża, bardzo znana klinika w Polsce. Super ludzie, bardzo mili, sympatyczni. Pani doktor i pielęgniarki, wszyscy byli naprawdę na poziomie. Maszyny mają bardzo nowoczesne, zabieg nic nie boli. I no, ja się bałem, tak trochę się bałem, ale no kurczę, rewelacja. Parę minut i po zabiegu żadnego bólu. Przez to, że Łukasz był unieruchomiony, uziemiony, musiał odpoczywać, ja miałam dużo czasu na to, żeby tutaj ogarnąć vana. Także w jeden dzień odbyły się generalne porządki, których już nie nagrywam, bo już wam kiedyś pokazaliśmy, jak wygląda sprzątanie. Ale też przy okazji postanowiłam zabrać się za to, co odwlekałam. Korzystając z tego, że jesteśmy w Suchej, jak zwykle w wanie są generalne porządki, wczoraj było sprzątane i odkryłam, że muszę coś zrobić nad półką, którą mamy nad szoferce. Mieliśmy kiedyś taki kawałek takiego materiału i ten materiał, taka dykta można powiedzieć, on się niestety troszeczkę zepsuł. W dodatku sprawdzaliśmy, czy nas tam nie podlewa deszcz. Na szczęście deszcz tam nie działa, wilgoć się nie zbiera, więc jest super. Całe to nasze ocieplenie jest w świetnym stanie. Ocieplenie właściwie, wiecie o co chodzi, o te warstwy izolacji. Natomiast zostało to takie gołe. Pokryliśmy to farbą, niestety ta farba się zdziera stamtąd, także postanowiłam przykleić tam po prostu kawałek wykładziny. I dzisiaj mam to zamiar zrobić.
Dobra, krótki update jest taki, że postanowiłam podzielić ten materiał na trzy części. Będzie ta główna na środku i dwa trójkąty na bokach. Na razie kleję tą główną, no i zobaczymy potem wytnę trójkąt i mam nadzieję, że to będzie jakoś wyglądać. Dobra, pomyślałam, że nie ma co się specjalnie szczypać z tym wszystkim i przykleiłam to no, na dwa razy, także już jest przyklejone. Teraz są zamontowane mocowania, które trzymają tą wykładzinę. I powiem wam, że efekt jest super, wygląda to świetnie, także teraz zostawiam ten klej na kilkanaście minut i on się przykleja. Miałam się z tym dłużej szczypać, wycinać, mierzyć, ale mierzę to tak mniej więcej, bo za dużo czasu mi to zajmuje. Będzie jak będzie i tak praktycznie ta półka jest zamknięta, więc będzie git. Proszę bardzo. Wygląda to teraz tak. Moim zdaniem super. Nie jest idealnie, ale to nic. Brawo, brawo Kasia, bardzo dobra robota, jestem z ciebie dumny. Bez mojej udało pomocy się. Całkowicie ci się to udało. Idę jeszcze na sprawdzić. Lekkim nerwie, ale się udało. Super. No, a oprócz tego... O, Łukasz kontroluje. Rewelacja, bardzo ładnie. Byłem sprawdzić i bardzo fajnie. No, a oprócz tego jeszcze wreszcie zrobiłam także porządek w szafie, w szafce i w półkach z naszym takim suchym prowiantem, sypkim jedzeniem, czyli wszystkimi mąkami. To też dla was nagrałam. Zobaczcie, jak sobie teraz super zagospodarowaliśmy właśnie to jedzonko. Jak wiecie, albo może nie wiecie, albo pamiętać, albo nie, na ziemi mamy takie skrzynki i w większości tych skrzynek trzymamy właśnie nasze takie suche zapasy jedzenia. Te suche zapasy były także poukrywane po różnych szafkach, półkach i ja osobiście mam już tego dość, tym bardziej, że one były zawsze w swoich oryginalnych opakowaniach. I kupiliśmy właśnie niedawno takie plastikowe opakowania, do których mam zamiar przesypać wszystkie sypkie zapasy jedzenia typu mąka, kaszę i tak dalej. No i tak, i to będzie uporządkowane, będzie szczelnie zamknięte i ja będę miała takie poczucie, że to jest wszystko bezpieczne, zdrowe. Przesypujemy do środka mąkę i resztę stawu sypkiego. Dobra, zobaczcie, udało mi się przesypać wszystko. Już jest nasze jedzonko w pudełeczkach. Super to wygląda, jestem strasznie szczęśliwa, bo to jest takie czyste i takie, no super to wygląda. Także teraz będę drukowała. Niestety Łukasz jest zapracowany, więc przypada to mnie. Mamy taką drukareczkę i tu na niej będę drukowała. O, fajne słowo się akurat wyświetliło. Będę drukowała etykietki. No i niestety, znaczy stety tak, dobrze nam poszło z tym wszystkim, jest nasze auto przygotowane i my jesteśmy przygotowani do odjazdu, no ale praktycznie dwa dni przed odjazdem nasze auto znowu odmówiło posłuszeństwa. Coś tam się wydarzyło, jeszcze nie wiemy co, na szczęście jutro autko zostanie scholowane do mechanika. Tryski paliwa, coś tam z tryskami paliwa jest i z pompką, czy tam z jakimś paskiem, ale podobno to nie jest jakaś duża awaria.
Także lekko się nam przesuwa wyjazd, dlatego jeszcze dzisiaj wam nie powiem, co wydarzy się przy naszym kolejnym spotkaniu, gdzie będziemy i co będziemy robić, bo my sami tego nie wiemy. Ale jest jeszcze coś, co chciałem wam powiedzieć. Aha, kubeczki. Przyszła nowa partia kubeczków, tych ekokubków plastikowych, bo poprzednie się wszystkie wyprzedały. Została spakowana i wysłana do magazynu. To są te kubki, słuchajcie. Kubeczki z logiem podróżowanie, jest jeszcze inny wzór, one mają tutaj fantastyczną miarkę, można sobie zrobić doskonałej proporcji drinka. To są kubeczki wielokrotnego użytku, nie tłukące, nie niszczące się, można je myć w zmywarce i zamawiać na sklep podróżowanie.pl. Zajmują mało miejsca. Dodatkowo z każdego kubka, z każdej jednej sztuki my przeznaczamy złotówkę na cele charytatywne z fundacji Mary's Mills. To wszystko jest tam opisane na naszej stronie, także te kubki są dobrymi kubkami. Tak. Nie dość, że nie zanieczyszczają środowiska, to jeszcze pomagają wyżywić najbiedniejsze dzieci. W skrócie fundujemy jedzenie dla dzieciaków w najbiedniejszych rejonach świata. Wczoraj poszedł olbrzymi przelew, no. Dzięki wam, dzięki nam. Tak. Także ja mam takie olbrzymie poczucie takiej radości, satysfakcji, bo wiem, że wykarmiliśmy naprawdę sporo dzieciaków. I no, że dzięki nim temu choć troszeczkę poprawi się komfort ich życia. Wczoraj wysłaliśmy przelew na kwotę 2400, bo tyle kubków się sprzedało. I to jest równowartość 32 dzieci będzie miało wyżywienie na cały rok. Czyli 32 dzieci będzie po prostu jadło i to jest tak, że jakbyśmy my wspólnie im nie dali tych pieniędzy, no to te dzieci by umierały z głodu. Więc to jest naprawdę niesamowite, że uratowaliśmy. Jezu! No, zobaczcie sobie film. Pod spodem wam zalinkuję film o tej fundacji, która no pomaga najbiedniejszym, takim naprawdę najbiedniejszym ludziom, dzieciom na świecie. Także myślę, że wszyscy możemy sobie przybić piątkę, zrobiliśmy coś dobrego. I jeszcze na koniec, jak już mówimy o naszych rzeczach, to jeszcze chcę przypomnieć o tym, że nasza książka Wielki Wóz jeszcze jest dostępna w sklepie. Ktoś jeszcze nie zaopatrzył, no to zachęcam. Przed nami jeszcze jest sierpień, czyli kolejny miesiąc wakacyjny, a wiadomo, wakacje to jest książka, hamak, jakiś leżak w ogrodzie, czy ławka w parku. Tak. No i ta książka nada się idealnie, jest to opowieść o naszych przeżyciach, o tym jak zaczęliśmy van life, jak wyglądało pierwsze pół roku. Każda zachęcam. Książka z autografem Kasi Łukasza. Tak. Ta tu nie ma. To są, ale wy dostaniecie. Dobra. Jeszcze się do was dowiemy, jak tego ruszymy w trasę, to będziemy was informować za bieżąco, co tam słychać u Kasi i Łukasza i u naszego Wana Popusia. A tymczasem, że tak powiem, miłych wakacji. Pozdrawiamy tak. was bardzo. Ja jeszcze chcę podziękować wam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za tak ciepły odbiór naszych wanturów. Wantury wam się podobają, zostawiacie genialne komentarze. My się bardzo cieszymy, bo dla nas to była niesamowita frajda, spotkanie, cudowna energia, być z tymi ludźmi i jakby wysłuchać ich historii. Widzimy, że wy reagujecie podobnie, także bardzo serdecznie za to dziękujemy. W niedzielę kolejny wantur. Dobra, trzymajcie się. Aha, stop. Kto nie subskrybuje, ten niech przyciśnie przycisk subskrybuj i koniecznie wszyscy łapkę w górę, bo wtedy ten YouTube nas po prostu pokaże wszystkim. Także dziękujemy bardzo za wszystkie łapki w górę.